Witam, witam. Dzisiaj będziemy robić pyszne smakołyki. Rolaczkę zrobimy i azjatycką patelnię. Dobra, zacznę od rolatki. Rolatka ze szpinakiem. Mam szpinak przysmażyć na patelce. Dobra. A ja chciałam, wiecie co? Ja chciałam przez pół zrobić. Czyli połowę z tego, a tu jest jak kamień. Ojej. Dobra, może całe zrobię. Aj. No nic, jest jak kamień. Potrzebuję głęboką patelkę. Będę przesmażać, tak? Szpinak przesmaż na patelni, po czym dodaj wyciśnięty czosnek oraz do smaku sól i pieprz. Obrócić? No, patrzcie, ile tutaj tej wody się topi. I tą wodę tutaj wyparujemy trochę. Dobra, czosneczek tu wyciskam teraz. Dzisiaj będzie taka rolatka nie na słodko, tylko taka warzywna, taka na śniadanko albo kolacyjkę, żeby przez, albo wiecie, do pracy sobie taką zabrać. Dobra, trochę przesmażamy, żeby ta woda wyparowała nam. Sprawdzę, czy coś jeszcze miałam do tego dodać? Chyba miałam, co? Sól i pieprz. Pieprz, ja lubię pieprzu, pieprzu dużo, co? Pieprzu i sól. Ile to może lubić soli? Pół łyżeczki? W sumie bym mogła spróbować. Na pewno nie jest za mało, najwyżej za dużo. I co ja teraz bym zrobiła? Ziemniaki bym mogła dorzucić. nie przesoliłam. Wyczuwamy czosnek, a soli nie wiem, nie wyczuwam coś, tak. Jeszcze jest trochę wody, chcę, żeby ta cała woda wyparowała. Nie jestem w stanie, żeby wyparowała, ale jeszcze mogę trochę przysmażyć. Zobaczmy, co później muszę zrobić. Następnie szpinak wymieszaj żółtkami, mąką, gałką muszkatałową. Dobra, na tej blaszce wyłożymy papierem i to będzie nasza blaszka. Wytniemy. Tu to odetnę później nożem. Nie, bez problemu są. Odetniemy później nożem. Tu tylko, żeby ładnie było. Dół. Co? No nie, no ja też muszę poczekać, aby wystygnie. A jak wystygnie, muszę pomieszać tak, z dwoma jajeczkami, tak? Nie, cztery jajka. Do wystygnięcia. Następny szpinak wymieszać, nie, żółtkami, mąką, gałką muszkatołu. Muszę rozdzielić między białka a żółtka. No dobra, to mogę się już pobawić tym. A masę jakbym przerzuciła do miski, to bym szybciej by wystygło, nie? Myślę, jak to zrobić, żeby jak najmniej pobrudzić. Tum, 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 tum
muszę razem wymieszać, a białka osobno i ubić. Nie, nie wezmę sobie ten matelowy może. Wolę metalową, bo jest rozgrzana. Dobra, a i przez metal lepiej ten. Jak to się mówi? Ciepło ucieka, nie? Szybciej się ten schłodzi. Cztery jajka. Raz, dwa, trzy. Cztery jajeczka. Ło, ale ten jakieś duże, większe. A? Zrosła kurka. Na razie tu postawimy. Od buciana? A może tego? Strój się jakieś. Nie wiem, ale bocia to wielki ptasiok. To też takie jakieś jak stróż powinno być, nie? Takie wielkie. I tak, białka i żółtka osobno. Okej, bo żółtka będę tu, a białka będę ubijać. Więc mogłabym już do takiego pojemniczka, gdzie się na przykład ubija. Dobra, ja zapomniałam. Zapomniałam. Myślałam, że sobie ręczną ubijarką sobie zrobię. A ja zapomniałam, że ja mam przecież ręczną ubijarkę obsutą. Tak? Obsutą mam. No nic, to muszę inaczej to zrobić. Będę musiała w tej metalowej ubijać. O, ale się roz... O, się już nagrzała. Ajajaj. Aż tu parzy. Tak zrobimy. Porozkładamy. Szybciej ostygnie. O. Będzie chuda warstwa. Trzeba czekać, sporo czekać, jak ja nie lubię czekać. Później będziemy robić to. O, gorące. Za okno bym wystawiła, od razu by schłodniało. Ja bym to zrobiła, tylko wiecie co? Tylko może bym przykryła, żeby mi jakieś dziwactwo nie wpadło. Wiecie co? Jakieś
robimy do, jak ci, ten, Masterchefie mają takie lodówki, chłodziarki takie, żeby szybko zmrozić. To ja wam za okno. Do ekologicznej chłodziarki daję. Mam nadzieję, że nikt nie zajumie. Przykrywam, żeby mi ptaki nie zajumały. Chłodzimy teraz. Dobra, aniołka tu postawimy. Dobra, to przyprawki może przygotuję. Miałam przygotować jeszcze mąkę gałką muszkatołową, więc może sobie przygotuję tutaj. Tyle musi być, żeby później nie pomylić się. Dwie łyżki mąki pszennej. Ja dam mąki. Jaką dać mąkę? Damy tej. To jest mąka kasztanowa. Aha, ja przesitko bym musiała dać, bo grudki mam. Siteczko? Siteczko, małe siteczko. Tak jest, czy co? Do grudki. Dwie łyżki. Raz. Dwie? Oj, ja nigdy nie wiem, jak oni mówią łyżkami albo co, jak to wygląda. Chyba trochę dużo dałam. Dwie łyżki. O. Dobra, przesiteczko, żeby spulchniało. Takie grudki tu są. Jak kamyszki jakieś. Ej, a ja mam? Chyba nie włączyłam. Czekajcie. Czy mi wyłączyło się? Ja miałam opcję? Ej, łobuzie. Nie umiem. Znikam, jak to kliknąć. Nie ma, jeszcze raz, nie? O, teraz świeci. Teraz świeci. Lampka. Dobra. To i miałam jeszcze dodać tą gałkę muszkatołową, szczyptę gałki muszkatołowej. Gałka muszkatołowa. Tutaj mamy szczyptę, to szczyptę. I pół. Będzie bardziej muszkatołowe. Dobra, tu mam przyszykowane, żeby wymieszać. I do tego jajka. No, jajka trochę później. Dobra, to ja w sumie mogę to tutaj wrzucić, do tej miseczki. Czy nie? Lepiej nie. Lepiej chyba pierw dać, jak to się mówi, masę szpinakową, a później.
Upieczeniu nasz placek powinien być elastyczny. Ciekawe, czy będzie. Wiecie co? Jeszcze jest ta woda. Może ją jednak podsmażę jeszcze. Dobra, z powrotem tu. W sumie trochę daleko jest. Nie podoba mi się, że tu jest kamerka. Powinna chyba być gdzieś tu. Byłoby lepiej. Albo gdzieś do góry. Nie, jeszcze jest jakieś takie wodniste. Dobra, tu niech się smaży, a ja sobie to umyję, bo tu będę ubijać cztery jajka, cztery białka w sumie, dokładnie cztery białka. Myślimy, może tak ładnie. Szpinak. Ktoś lubi szpinak? Ja nigdy nie przepadałam za szpinakiem. Ale młody, dobrze zrobiony szpinak to jest ok. Nie wiem, może problem jest taki, że jakiś w bajkach tak pokazują, że to niedobre. I jak się trafi na coś niedobrego, to jest w ogóle. Albo mówią, że to niedobre i jak chcesz spróbować, to już masz w głowie, że ci to nie będzie smakować, nie? Smaży. Aha, tu mam puste. Puste. Tak. Dodałam trochę jeszcze oleju. I lepiej się podsmaża, no, na olejku. Dwie łyżki oleju dodałam. Chyba już jest ok. Chyba to zaraz wiórki ten.
szpinakowe. Dobra, wyciągnę to na talerz. Trzynasta będzie za pół godzinki. Weźmiemy głęboki talerz. Myślę, że zróbmy tak. Pół godzinki przerwy. Partyjka hectonika. To musi mi przestygnąć. Myślę, że za pół godzinki będzie chłodne, co? Wrócimy. Ubijemy ten. Ubijemy białka. Wymieszamy z mąką. Z tym. Z kardamonem chciałam powiedzieć. Z gałką muszkatołową. Dobra, tu będziemy, o, łyżkę tu, bo nam tu będzie stygło. Dobra, odstawiam patelkę. Dobra, to w kuchni widzimy się za 15 minut, pół godzinki. Musi mi tutaj mój szpinak przestygnąć, bo jak dodałabym, mam zmieszać z jajkami. Jakbym dodała z jajkami, to by mi się jajka ścięły. A to się ma wymieszać i dopiero w piekarniku ma się połączyć. Stwardnić. Dobra, tam wszystko powyłączałam. Dobra, to widzimy się za jakieś plus minus 20 minut. Dobra, witam po przerwie. Nasz szpinak już przestygł. Dobra, chłodny jest. Czyli co? Możemy mieszać. Czyli chciałam tak, szpinak do miski. I będziemy mieszać z mąką. Przysiałam wcześniej mąkę. Wymieszamy wszystko ładnie. Mam już ładnie wymieszane. O. Przechodzimy do naszych instrukcji. Ale gdzie są moje instrukcje? Gdzie ja je podziałam?
Jajka. Musimy rozdzielić na żółtka i białka. Tu białka, tu żółtka będziemy rzucać. I białka będziemy ubijać na puszystą pianę. Żółtko. Oj, bo skorupka chce mi tu... Oj, no nic, padnie. Będziemy łowić skorupkę. Dobra, ładnie. Rybaka będziemy się bawić zaraz. Jedna skorupeczka. Oj, coś mi te jajka nie chcą się... Ładnie, ojej. Oj, a tu mamy... Chyba jajko mi się trochę roz... Mhm. To tu Ważniejsze jest, bo jak będzie trochę żółtka, to nam się nie odbije, to lepiej więcej białka wrzucić tam, gdzie mają być żółtka, niż żeby żółtko było w białkach. Rozumiemy, nie? Tu mamy jeszcze te skorupki, muszę wyłowić. I tu jeszcze jedna skorupa. Oj. Nie mogę, chyba muszę łyżeczkę wyciągnąć. Paluszkiem nie da. Dobra, nie, tak nie da rady. Dobra, jest. Czyli tak. To tu. Mieszamy. Nasza masa. I zaraz białka będziemy ubijać. I dodamy białka do tego. Dobra, czyli tak. Na koniec dodaj ubitą pianę z białek. Żeby białka się pan... Chyba tak było, żeby białka się lepiej ubijały, to dodajemy szczyptę soli. Zaraz to wypróbujemy. Żadynko tutaj. Zaraz będę robić wam hałasy. Uszy zamykajcie. Zatykajcie będzie, co? Trzepaczkę do ubijania, to taka jest nam potrzebna. Dobra, ciach, no, nie pomylicie, nie włączyć wcześniej niż w dół będziemy.
ale potrzeba trochę. Ale mam nadzieję, że bym nie zahasowała zbyt mocno. Lukniemy, jak to nam wygląda. Nie, jeszcze jest. Oj! Chociaż to nie jest bita śmietana, to ma być piana. Piana już jest. Myślę, że o to chodziło. Czekajcie. Bo to nie jest bita śmietana, tylko piana ma być ubita. Właśnie nie daj jajka na sztywno ubić. Dobra, czyli tu. To wrzucimy. Bo nie będę już więcej tutaj hałasować. I w takim razie to mieszamy z tym. I jak wymieszamy, piekarnię trzeba rozgrzać 180 stopni. Ojej. 50, 60, 70, 180. Ciach. Szybko. Grzej mi piekarnik. Nie. 200 ma być. 200 stopni. Ale będzie gorąco. Dobra. I tu muszę wymieszać. Dzięki temu, że ubiliśmy białka, to będzie takie puszyste. Tylko musimy jeszcze to wymieszać ładnie. Mi się chyba było trzeba wrzucić, wiecie co? Do tego i mikserem wymieszać. Bo tak nie wymieszam chyba. Nie da rady. To zmiana. Do tej miski wrzucam. I razem to wymieszamy. Zmiana miski. Czyli z tej. Nakombinuje się, ale to jest tak, jak się robi pierwszy raz. Ja to pierwszy raz robię. Więc nie wiem, jak to by było najlepiej. Nie bardzo idzie mieszanie tym łopatką. Więc wymieszamy mikserem. Delikatnie, żeby nasza piana nie opadła. O, już nam ładnie wymieszało. Jest jednolity, jest dobry, bo jest jednolity, fajny kolorek. Szpinak ktoś przyczepił. O. I to masę tu wlejemy. Wyżej muszę wam pokazać, tak? Albo tu wam tak pokażę. O. Tutaj. Tą masę teraz będziemy wlewać do foremki. Można na blachę, bezpośrednio by wyłożyć blachę papierem. Aj, bo ja muszę tu teraz do prądu znów podłączyć. Okay. No nic, i teraz tak, tu wlejemy. Wysokość powinno być 2 cm, 1,5. Taki mniej więcej przedział. Nie wiem, ile ja będę miała. Się okaże, że za mało? Nie wiem. Lepiej chyba grubsze, nie za cienkie, nie? Bo się nie będzie zwijało. Mało chyba tego. Jakoś mało. Wydaje mi się, co?
co będzie miała 1,5 centymetra? Dobra, na środku jest trochę więcej. Oj, oj, oj. Co, najlepiej jakby tak się zrobiło, co? Czy to... Albo popukamy od spodu, żeby tak... Oj, tu nie ma... Nie mam tej grubości. A rulatki? Pamiętam, jak się robiło rulatki. To się robiło rulatki, żeby co? Tu nie wiem, jak robiłam rulatkę, to na całej tej blaszce dłużej. A to jest z 2/3 tej blaszki. Mam tu centymetr? Może centymetr jedynie. Dziękuję, ale czy po co? Czy, mam dylemat, czy mi to teraz wyjdzie. Chyba za... Jak ją sprawdzić? Chyba mam 0,5 centymetra, piszę od centymetra, nie od 1,5. 1 centymetr mi brakuje. Tego ma być rulatka. I boję się, że będę miała za cienkie ciasto na rulatkę. No ale piszę do dużej, prostokątnej blachy. No jest duża plus prostokątna, no nic. Jeszcze może tu coś wyskrobię, żeby było trochę więcej. Zobaczymy. Co z tego będzie. Nie, jeszcze się nie nagrzał. Teraz muszę wrzucić do piekarnika. I poczekać, co z tego wyjdzie. Wsadźmy wykałaczkę. Zobaczmy, jaką my mamy grubość. Wykałaczka, nie? Wsadźmy w środek. Dobra, tyle mi się zanurzyło. Tyle. To chyba jest centymetr. O, mam linijkę. Mam linijkę. Ile my mamy? Kurczę, no. Nie, może nie cały centymetr. O. Możemy wkładać do piekarnika. 200 stopni. Nie piszę nic więcej, tylko 200 stopni. To chyba góra-dół włączymy. Oj, bym musiała zniżyć, a nie chcę mi się zniżać. Kiepska sprawa. Co bym musiała zniżyć? O. Nie bardzo. Dobra, ale możemy się ten, za obiadek brać. Mam umyć brukselki. Umyjemy brukselki teraz. A uciekają wszędzie brukselki. Ty. Wszystkie? Wszystkie. Umyć i pokroić. A za 2 minutki, prawie 3, wyciągamy nasze ciasto. Szpinakowe ciasto.
nożyk umyłam, nie? No użyłam. I teraz tak, bruselki czyścimy, każdą przycinamy na pół. Dobra. Myjemy brukselki. Nigdy nie czyściłam brukselek. Nie wiem, tą dupkę odetniemy i na pół, tak? I w takim razie brukselki. Teraz do talerzyka tutaj wrzucimy. Tak, może zrobimy. O. Wyglądają małe kapustki. Mam świeże brukselki. Udało mi się je zdobyć. Mogę tak powiedzieć, bo byłam w sklepie, nie było. Były mrożone. A mówię, kurczę, mrożone to nie to samo będzie. A ta jest jakaś duża. To może na ćwiartkę zrobię? Ale fajnie wyglądają. Takie małe kapustki. Kupiłam raz chyba brukselki mrożone, czy w zupie były. Jak mi nie smakowały. Mam nadzieję, że te będą mi smakować. Takie gorzkie były. I na pół. A i na pół. O! Ciasto, ciasto! Będziemy wyciągać. Już tu wyłączę grzanko. Mam nadzieję, że jest dobre. Jak ja mam je wyciągnąć? Och. To jest... Trochę nam się spiekły brzegi. Dobra, zamknę piecyk, żeby nie uciekało ciepło. Znaczy się mogę uchylić, żeby ciepło trochę nam tutaj zostało w domku. I sprawdźmy wykałaczką, czy jest... Nie mam pojęcia. Chyba powinno być, jest bardzo cienkie. Ale czy to będzie się mi zwijało? Zobaczcie, jak to wygląda. Jak to wygląda. Ale nie wiem, co z tego będzie. Teraz musi ostygnąć. Tak wygląda, a ma wyglądać tak. Ma wyglądać tak, dobra. Dobra, to tutaj sobie odstawimy na boczek. Pilarnik wyłączony. Nie, może gorące jest. Postawię na ten. Na gazie. Może jak ostygnie, będzie jakieś elastyczne. Zobaczymy. Fajnie, w poniedziałek co ja robiłam,
To wszystko smaczne wyszło. Och. Ale się przyjemnie jadło obiadek. Rosołek mi wyszedł. Kilmu był smaczny. Dobra, tutaj kroimy wszystko. Przetniemy. Tak, jak zobaczcie, ładnie wyglądają. Którą mamy godzinę? Niedługo 14. Sprawdzam, nie? Jak mi to tam... W przepisie mamy, że mamy to zrobić w 40 minut. Dobra, dobra. 40 minut. Zawsze jak piszę, ile to zrobić, to ja lubię sobie nawet na spokojnie robić. To mnożę sobie razy dwa i na spokojnie sobie zrobię. Bo 40 to wątpię. No chyba, żebym miała wszystko przygotowane, wiecie, pokrojone, umyte. To wtedy może, nie? Brzydkie to wytniemy. Nie wiem, może ja za mało mąki dałam. Dziwne, bo moja blacha, no jest duża, ale jak piszą dużą blachę, moja jest, no, można powiedzieć, ze standard. Ja mam takie na myśli, kiedyś, jakie wiecie, były duże blachy, masakra. No bo jak rodziny były, nie wiem, siedmiorgo było na przykład, nie? No to... Taka jedna mała blacha, to po kawałeczku i koniec by było ciasta. Więc takie były kiedyś, to były spore. To pamiętam, jakie ten... To były chyba długość 30 czy więcej? Takie one były. A teraz jak na tego, to było... Mało kiedy jest, że jest pięcioro w domu, nie? Jak teraz trójka dzieci, to wielodzietni. A więcej to potola. Już prawie mamy pokrojone brukselki. Dalej będziemy kapustkę. Znowu kapustkę?
ta. Ogólnie zimą to sezon jest właśnie na warzywka korzeniowe. O, dynia będzie, wiecie? Dzisiaj będzie dynia na obiad. Dynia Hokkaido. Tylko tutaj poszykujemy. I zaraz się dynki, ten nie, jeszcze kapustkę. I później dynką się zajmiemy. Dynia Hokkaido fajna jest, jak można ją upiec, jak fryteczki. Pamiętać, żeby frytki zazwyczaj nie solę, jak daję do piekarnika, a dynkę posolić. Posolić dynkę. Dobra, tu już mamy. Myślę, że sobie przyniosę. Pojemniczek do zgarniania. O, patrzcie. Montujemy na szufladce, szafeczce. I teraz możemy sobie tutaj wszystko pozgarniać. Z blatu zgarnąć. Tu. Mamy. Też mam zrobione. I teraz bierzemy się za kapustkę. Cienko siatkujemy. Kapustkę teraz weźmiemy. Kapustkę. Ja kapustkę kupiłam taką śmieszną trójkątną. Mówili pół kapustki, tylko że to jest główki, główce nierówne. Ta jest główka kapustki połowę mniejsza niż wiecie, no, ta zwykła nasza kapustka, która jest rośnie nie wiadomo jak. Ale myślę, że tu chodzi o całą. Jak wezmę, to może całą weźmiemy, bo a później co ja zrobię z resztą. Więc całą wezmę kapustkę, tak mi się wydaje. Jeszcze takiej nigdy nie miałam. Ale w promce była. I cenowo wychodziła jak ta zwykła kapustka. A była lżejsza, więc no mniej. Tamta z kilo ważyła, a ta z pół. To mówię kurczę, tak prawie jak pół kapustki, nie? Więc zobaczymy, co to jest. Co to za kapustka jest? Piramidę kapuścianą. Przekroiłem ją na pół, tak. Oj. Pokaż ją. Jak ona się to wygląda? Ej, ona chyba nie ma głęba, nie? Patrzcie, tak nie wydaje się, żeby miała głąb. Butelki mają głęba. Dziwna kapustka. Dobra, bardzo cieniutko trzeba posiatkować. Czyli na jedynkę tutaj. I będę potrzebowała chyba miseczki jakiejś. Może. I tą kapustkę tu wrzucę. A tu mi się zmieści wszystko? Czy będę miała za małą tą? Tak chyba. Siatkuję teraz. Dziwna taka pucha. Nie umiem ręcznie. Niektórzy tak ładnie siatkują, ale ja nie umiem. Grubo mi wychodzi. A tak mamy taką cieniutką. Ło, jaka ładna. Jak z restauracji gdzieś.
No to jest sobie. Ładnie się środkuje. Takie ładne paseczki. A coś wypadnie, zjadam. Tego już tak nie posiadkuję. Nie dam rady. Resztę chyba już zjemy. Żeby czasem sobie paluszków nie posiadkować. O, patrzcie ile kapustki. Ile kapuchy. Może starczy tyle kapuchy. Oni może mają na myśli małe główki, nie? A nie jakie główki. Giga główki. Nie, mogą być takie główki? A mogą być takie głowy, nie? To mówią, głowa głowie nierówna. Dobra, może jeszcze trochę. Ale nie wszystko, bo się robi dużo. Bo nie widzicie, nie ukroiłam na pół w sumie. Tak niby zeszło mi, więc. Żeby było pół, to muszę jeszcze trochę tu zesiadkować. Ale tyle chyba starczy, co? A to na coś innego zrobimy. Bym powiedziała, żeby zrobiła bigosik, ale jeszcze ten, mam w zamrażarce bigosik. Tyle co, mi się wydaje. Jak? O, czemu nie mogli wagi podać? Jak już się na przykład będzie się robi i gotuje przez jakiś czas, to mniej więcej wie się proporcje, nie? Jak bo masz czasem większą, czasem mniejszą. O! Ohajo, witam! Cześć Jote! Chyba tyle kapustki nam wystarczy. Dużo kapuchy, co? Bo nam się później nie zmieści. Kapucha mi leci. Nie zmieści mi się w tym. Jak to się mówi? Na patelce mi się nie zmieści. Ja wiem, czego zapomniałam. Będą grzybki. Shiitake. Muszę namoczyć grzybki shiitake. 15 minut, nie? Namoczmy grzybki. Sposób przygotowania. Grzybki opłukać pod zimną wodą, odsadzić, następnie pomoczyć w ciepłej wodzie około 15 minut. Ciepłej. To tu mogę 70 ustawić, co? To grzybki shiitake robię. Dobra, to tu opłuczemy. Oj. Nie, to na bok. To tu. I kuczemy grzybki shiitake. Gram grzybków, czyli połowę opakowania potrzebuję.
Nie potrzebuję nożyczków. O, tym będę sobie namaczać. Zróbmy karę i grzybki. 15 potrzebuję. To dużo tych grzybków nie będzie tam, nie? No to no nie biorę więcej kapuchy. Wystarczy tej kapuchy. Będzie sama kapucha. 15. Snubiłam. O, babem. Oni piszą w tych. Mało będzie grzybków shiitake. Oni piszą nie w tych. Nie w gramach, tylko dekogramach. Czyli nie miało być 15 deko, tylko deko. Czyli 150. A ja mam 30, będzie mało grzybków. Mam jeszcze może jakieś inne grzybki dam. O. Mało tych grzybków w takim razie. Minut. To są nastawimy ten 15. Kurczę, to ja w ogóle tutaj pokróciłam coś jakoś wszystko. Ząbki czosnku, olej, sosy. To brukselę chyba też mam mało. No nic, ale nie było zbyt dużo brukselek. Ile ja mam tu brukselek? Weźmy tak. Kara. Zobaczymy, ile mam brukselek, co? Nie, patrz, brukselki mam dobrze, 260, dobra, miało być 300 gdzieś, brukselek jest dużo, kapusty będzie dużo, dynki będzie dużo, tylko grzybków trochę. No nic, ale myślę, że aromat powinny dać grzybki, co? Nie będę dawać jakichś innych, bo może popsuć nam aromacik. A jak tam? Już stygło trochę. Dobrze będzie. Tyle miałam grzybków. Dobra, kapucha tutaj się. O tyle kapuchy, więcej nie. Ta kapucha pójdzie do lodówki. Do lodówki ją, nie? Do lodówki. Może nas coś zrobimy. Suróweczkę zrobimy. Dobra, stąd.
tu widzimy teraz. Teraz będziemy kroić dynkę. Dynki musimy mieć gdzieś mniej więcej tyle samo, co naszych tych brukselek. Oj. Taką małą dynkę kupiłam, patrzcie, taką malutką. Kroimy. I będziemy kroić. O, dynia to ciężka sprawa, twarda jest skubana. Dynie są twarde. Tak co? Chyba zboczyłam trochę. Czy to tak teraz już o. O! Ale ładnie pachnie. To ze skórki musimy obrać, a łyżeczką chyba ten środek wydobujemy, nie? Łyżką znaczy się. Z tego co jakoś pamiętam, to łyżką tutaj ten miąższ. O. Tego. Dobra. O! Gotowanko, tak, dzisiaj gotowanko. Poniedziałek było gotowanko, jedzonko się skończyło, trzeba znowu pogotować. Dobra. Dzisiaj tak, rulatka. Szpinakowa rulatka, taka wiecie, na śniadanko, na kolacyjkę, do pracy, żeby sobie zjeść. Jutro będziemy ją próbować. Ja już upiekłam ten, tak by powiedzieć, spód. Będę dzisiaj tą masę robić, okładać, no i musi kilka godzin w lodówce postać, żeby stężało, nabrało kształtu, więc jutro będziemy próbować, ale dzisiaj jeszcze będziemy robić. Bo mnie nie widać, bo co? Bo że schuda jestem, czy co? Czemu nie widać? Ale domownicy lubią jeść. O. No ja dzisiaj co ja zjadłam? Ja dzisiaj w sumie tylko zjadłam jaglankę. I jeszcze jaglankę to... ja lubię se zjeść, ale jem na przykład porcję przez pół. Ładnie, ładnie dynka pachnie, wiesz? Samą taką dynkę bym chyba zjadła. O. Dziękuję. Dobra, pokroimy ją trochę. I jeszcze chyba mniejsze tutaj. I będę ją obierać. I kroić. Nie. Mam narzeczonego. Tak. Lubego. Dzieci jeszcze nie mam. Musimy obrać ze skórki.
obierarkę i zakupiłam jeszcze jedną, taką. Ja jestem przyzwyczajona, żeby taką ubierać, ale taką mam. Tej jakoś nie ogarniam. Kurczę, chyba. Taką. Ja tak jestem przyzwyczajona, że taką się sobie obieram. A wiedziałam, że dużo osób ubiera tamtą. Uważaj, dlatego nie nożem, tylko ubiereczką. witam, hej, siema, co dzisiaj gotujemy? O, dziś tak. Teraz właśnie zaczęłam robić obiadek. I na obiadek będzie azjatycki, patelnia azjatycka. Czyli będziemy mieć tak, dynie Hokkaido, mamy kapustkę, mamy też ten, co to jest? Brukselki, które mam nadzieję, że będą mi smakować. I mamy jeszcze grzybki, azjatyckie grzybki tu mam. O, ja tu może postawię, żebyście widzieli. Tu są azjatyckie grzybki. To są grzybki, jak one się nazywają? Ja je mam. Shiitake, grzybki shiitake. Oj, bo mi dynka ucieka. No. I ja, jako że będę robiła to wersję bezglutenową, to nie dam ryżu, nie dam tego, makaronu mi, to jest taki chiński, popularny dosyć makaron, bardzo fajny, szybko się go robi, ale ten, no on jest z pszenicy, nie? A ja to kupiłam zwykły taki makaronik, ten, ryżowy, i dam ryżowy. No, myślę, że zobaczymy. Myślę, że da radę. Ostatnio wiecie, co robię? Ja robię na przykład jakie te różne, jak to się mówi, te, zapieka się jakieś te w piekarniku, kurczę, lasagne, nie? Lasagne z tymi, wiecie, no z makaronem jest, nie? To tam zazwyczaj jest ten, makaron ten. Zwykły, pszenny, to ja daję ten ryżowy. Do spaghetti też ryżowe daję. Znaczy się tak, ja nie mam z tym problemu, ale ten, mój lub ma migreny, zrobił sobie te badania na nietolerancję i wyszło mu, że ma nietolerancję na zboża. W sumie nie gluten, zboża. No i ogranicza po prostu, nie? Czasem zje sobie, bo jak jedziemy gdzieś, to kupi burgera i zje. Ale stara się ograniczać i teraz już go głowa nie boli. A potrafiło mieć migrenę co drugi dzień. Teraz jest lepiej. Dobra, tu coś takiego dziwnego jest. Wykryjmy to. Najgorzej mnie wkurza, że ja na przykład... Jej, ile naleśników porobiłam i nie wychodziły. W końcu znalazłam jakąś taką mąkę do wypieków, co daje radę. Ale nie mam jeszcze żadnego zajmiennika, żeby była taka mąka jak na przykład pierogi, taka elastyczna. Jeszcze wypieki to wypieki. Jak ja się wkurzałam, aż w końcu chyba zrobiłam zwykłą mąkę i sama zjadłam pierogi. Dobra, miałam mieć 300, nie? Zważymy, ile jeszcze obrałam. I myślę, że to pół dyni. Tą dynię najwyżej w piekarniku na kolację zrobię. Pokroję w ten... No, w kostkę. Trochę chyba tego, co ja tu wrzucam. Ja zobaczę moje rozmarynek do niego i sól i pychotkę. Inny sposób jest. Wiesz, no, kurczę. Człowieka organizm jest tak skomplikowany i tak różnorodny, że komuś coś może pomagać, a innemu szkodzić.
Ja na przykład wiesz, że ja mam za dużo żelaza. Ostatnio robiłam sobie wątróbkę, fajny taki przepis, a później zrobiłam sobie badania. Ogólne badania sobie zrobiłam i wyszło mi, że mam za dużo żelaza i zaczęłam czytać. Mówią, nie jedz nabiału, czyli na przykład jakiś śmietan z mięsem albo z czegoś, bo żelazo się nie przystosowuje. Dobra, to ja muszę wcinać. To ja muszę wcinać. I kroimy w kosteczkę. Myślę, że taką kosteczkę mniej więcej jak to, co? Różna ta kostka. Nie wiem. Dobra, w taka kosteczka? Chyba wystarczy. Jeszcze na pół. Dobra. Aha, to ci to powiedziałam, co ja robiłam, co będzie dzisiaj na obiad. A rano, koło godziny 12, zaczęłam robić taką rolatkę, ale nie na jako deser, coś na słodko, tylko z tym, jak to się mówi, ze szpinakiem. Jutro będę próbować, więc zapraszam na jutro. Jutro będę próbować. Jest, nie jadłam nigdy i boję się. Bo ogólnie ciasto miało być grubości 1,5-2 cm, a mi wyszło grubości 1 cm. I ja nie wiem, jak ja zwinę tą rulatkę, czy dam radę. Dobre. Okej. Okay. To miks mąki gryczanej i ziemniaczanej. Do naleśników miałam też problem, ale do naleśników mąkę soczewicy czerwonej. Żeby nie wiem, ciecierzycy jest do zagęszczania chyba używam, a mi się skończyła chyba ta mąka teraz, ale do naleśników fajna. Soczewicy czerwonej. Dobra. Tu nastawiłam czas na moje grzybki. Na grzybki. Jakbyś miała jakąś dobrą mieszankę, to ja bym chętnie zrobiła, bo ja uwielbiam pierogi. Jak coś, to kupuję gotowce, bo tak zrobić pierogi dla siebie, to mi się nie chce. Pokaż miękki. Już chyba miękkie te grzybki. Dobra. Grzybki już są fajne, miękkie. Ciekawe. Czyli wezmę tu. I na siteczko, żeby od. Ja mam? O. Weźmy na siteczko. I. Trochę mało tych grzybków chyba mam. 2 pudełeczka powinny chyba być. Nie jadam jeszcze takich grzybków. Nasze polskie tak, ale te zagraniczne nie. Według przepisu?
Chyba, że to ma być takie świeże. Dobra, grzybki są. Czyli tak, dynię kroimy w kostkę, grzyby namaczamy według przepisu na pakowanie. Dynkę kroimy krążki. Dobra, czyli teraz muszę wziąć i pokroić tą. Szczypiorek, nie? Cały czas ma szczypiorek. Moja córka ma kajakie. Celiakię, więc też zakombinowanie było z gotowaniem, a mąki były w dostaniu z gryczaną ziemniaczaną, ona robi. Szklanka gryczanej, czyli 2 do 1, tak? 2 do 1. Znaczy nawet tu mam chyba w domu gryczaną i ziemniaczaną. Dużo tych mam kukurydzianą. Pełno tego, bo to trzeba testować później, nie? Gryczana, ziemniaczana. Sprawdzę, jak się sprawdza ta mąka, bo wiesz, to jeszcze trzeba mieć pewnie rynkę do tego. A jak mi coś nie idzie, to ja się szybko denerwuję. Oj, żeby paluszków nie pociąć. Oj, tu coś mi nie idzie. Używaliście kiedyś nożyczek do tego, do obcinania, więc tak by powiedzieć, do krojenia tej szczypiorku. Są specjalne nożyczki takie, że mają kilka oszy i tak tniesz i od razu. U mnie w domu mama kroiła zwykłymi nożyczkami, może jej lepiej, ale ja widziałam, że są takie specjalne nożyczki do krojenia w szczypiorku. I widziałam na filmach w Azji, używają, w Japonii przynajmniej chyba używają. W ogóle w Japonii to lubią takie jaja, jak oni lubią słodkie. Znaczy się chodzi takie cute jedzonko, że robią na przykład rosołek. I na przykład do tego rosołku wycinają z marchewki kwiatuszki, nie? O! I ja myślę, że zrobię niedługo taki cute zupkę. Tak zwaną zupkę z Aiko Daiko, która mieszka w Polsce, ale jest Japonką i to jest tak zwana noworoczna zupka z bułeczką jakąś taką ryżową. Jak fajnie wygląda. Widziałam, jak piernika robiła, aka ozdobiła. Masakra. Skilla, oni mają skilla, w ogóle lubią się w takim czymś. Dobra, szczypioreczek mamy. I co dalej? Na duży patelnia zgrzewamy połowę oleju, rzucamy brukselkę, obsmażamy 5 minut, dodajemy posiadkowaną kapustę, smażymy, 10 warzywa zdejmujemy z patelni i odkładamy. Na patelnię dolewamy resztę oleju, wkładamy dynię. Mieszając, smażymy. Dodajemy pokrojone grzyby, dymkę i czosnek, smażymy. Makaron przygotowujemy według przepisu na pakowaniu. Odsadzamy na patelnię, potem wkładamy brukselkę, czosnek, sojowy z chili. Dobra. A która jest godzina? Co robisz?
zrobię smacznego, się okaże, że będzie smaczne. To jest patelnia azjatycka. To jest wszystko, co my tu mamy. Mamy dynię Hokkaido, mamy kapuchę białą, mamy brukselki, mamy grzybki, to są grzybki tak? Oj, nie chcę pomylić, jest shiitake, grzybki shiitake. I będziemy to wszystko smażyć. Obiad będzie na 15:30, więc w tym czasie trochę posprzątam, odłożę i myślę, że wrócimy do naszej rolatki. Rolatka szpinakowa, którą będziemy jutro jeść, bo na pewno będzie w lodówce sobie trochę siedzieć. Myślę, że pół godzinki, żeby zrobić to, to nam starczy, więc tak, to sobie odłożymy na razie. Teraz będziemy składać rolatkę. Odłożymy. Mała kuchnia, jest, trzeba zrobić trochę miejsca. Grzybki. Shiitake. Patrzymy. Zaraz zobaczę, czy wyszło nam, czy będziemy robić ten masę, czy będzie rip. No nie, no nie będę krakać, że rip. Powinno nam już wystygnąć nasze ciasto, nie? Gdzie pożyłam? Tu jest rolatka. Piekłam 10 minut, następnie wyjmij i ostudź. Po upieczeniu masa powinna być plastyczna. Będzie plastyczna? O to pytanie. Dobra, tutaj brzegi. Brzegi trochę... Nie ten. Zobaczmy, co z tego będzie. Odkrajamy. Otwieramy. Udę jak. Kurczę, ale chyba powinnam tu coś okruszyć papierem, bo się przykleiło do papieru. To jest nasze ten spód. Pisało, żeby wziąć dużą blachę. Zobaczmy, ile to ma. Centymetr miało, jak wrzuciłam do pieczenia. A ja sobie tutaj... Gdzieś miałam tą linijkę. Gdzieś ją skupiłam. Myślę, że nic więcej chyba nie urosło. Nic więcej nie urosło. Oj, tak duskiem w dół. Kuzik. Będzie mieć problem. Nie wiem, jednak chyba musi być, nie może być duża blaszka, musi być mała blaszka. Coś mi w przepisie oszukali. Czuję się oszukana. No, jest. Jest elastyczne, nie? Jest. Ej, ale trochę mokre jest tutaj. Dobra. Do środka
Damy łososia i serek śmietankowy. I spróbuję to zawinąć. Nie wiem, nie wiem. Ciężka sprawa będzie. Posmarować serkiem. A ja chciałam jeszcze, wiecie co? Ja chciałam jeszcze na tej blasce, bo jak robiłam jakąś rolatkę taką z malinkami czy coś, no to na tej dużej blasce, co się wkłada tą formę do pieczenia, nie? Tam chciałam to zrobić, ale mówię, nie, to zrobię w tym, nie? A to jeszcze... A to jeszcze mniejsze jest. Myślę, że... Tym może weźmiemy? Rozmarniemy? Marujemy tutaj. To jest grubsze. To tu będzie tak. Tu będzie... W sumie... Nie, tak się będziemy zwijać, nie? Nie w tą stronę, tylko w tą. Dobra. Ładnie przylegi. Strollowali mnie w tym przepisie. Łobuzy jedne, strollowali mnie. Ja powinnam tu co zrobić? Mieć jeszcze mniejszą tą formę. Taką gdzieś. Trole jedne. Smarujemy to. No nic, no to teraz musimy cieniej, nie? Filmu mojego. Nie, tak nie ma być dużo, dobra. No ale by było. Czuję się strollowana. No, dobra. Teraz posypiemy sezamkiem.
Gdzieś mam sezam, mam gdzieś sezam. Tylko pytanie, jak dużo gotowałam. Nie, no szufladzie musi, tu musi być sezam. O. Podgrzybki, moździwki. Uff. Ej, ja dawałam niedawno sezam. O, na pewno będę potrzebowała sosu sojowego. To sobie ciągnę. Chyba, że mi Luby gdzieś schował. Lol. Żeby to szukać w szafkach. Sezam. Tu nie ma. Tu nie ma. Nie, no nie może być, że zjedzony. Zjadłam i nie mam. Dobry był, do wszystkiego dawałam. Ja będę pisać do niego, gdzie schowałeś sezam? Oj, muszę to ściągnąć. Może tu jest? Nie ma. Poszukiwania sezamu. Tu poszukajmy. Mam przyprawki. O, jest. Jest, mam sezam. Dobra. Czyli teraz posypiemy sezamem. I zostanie tak, jak jest, bo nie będę w stanie ten zwinąć. Sezam fajny, zdrowy. Nie będziemy się ten no żałować. Nie będę żałować tego sezamu. Czekaj, wszędzie. Ale będzie chrupać buzi. Od sezamu. Sam sezam będzie. Dobra, starczy. Starczy tego sezamu. Dobra, posypałam sezamem. Teraz plasterki łososia będziemy układać. Tu mam takiego fajnego łososia. Jeszcze ten łosoś jurajski z parków jurajskich, czyli z tego z dinozaurów. Jura łosoś. Chodź. Nie, na tacce muszę wyciągnąć, żeby go... Dobry. To jest jeden czy dwa filetki? Nie, tu są takie... A, tu tak, o. Rozrywa się. Dobra, cały się rozrywa. Układamy go. Oj. Dobra. To nie, piszę tak. Kartonik, papier, do papieru wrzucić, folię do plastiku, a tacka do mieszanych. Czyli tą tackę do mieszanych
To do folii. A to do tych. Do papieru. Tam. Dobra, dwie tacki. Aj. No, odcinaj, odcinaj, odcinaj. Ten pimpy nożyczki. O, wyciągamy. Gatek, witaj. To będzie jutro. To będzie jutro jedzone. Dopiero jutro. Będę to zawijać, jak dam radę. Ojej, ale się rozrywam. Ale wiecie, dobry. O. Polski ten, jurajski łosoś. Rolatka z łososia. Rolatka to jest. Dobra, to miało iść tak. To tu, to do folii. A to do plastików. Raczej do papierów. Dobra. No i najcięższe przede mną, zwinąć to. Roluj! Kurczę, mi się rozwali to! Nie zroluję tego. Zobaczmy. Całość zwin w roladę, którą zabezpiecz folią spożywczą, wóz do lodówki na kilka godzin. Podawaj w plajstry. No to rolujemy, nie? W tą stronę będziemy rolować. O nie, to mi przeszkadza. Muszę sprzątnąć. To mi przeszkadza. Siomi. Wszystko mi, jak coś mi nie wychodzi, wszystko mi przeszkadza. Kula musi uciekać z kuchni i jak najdalej. Teraz roluj. Ciasto jest za cienkie. Masakra. Mówili przynieść dużą... I rozwala się. Jak mam to rolować, tak? Zroluj. Na musi być tak, nie? Może noża wezmę trochę. Z papieru mi nie odchodzi ładnie. Nie wiem czemu. Powinno mi ładnie z papieru odchodzić, co? Ale chyba jest za grube, dlatego nie chcę. Ciepnij na dywan i z dywanem... No niby tu mam papier, nie? Ale patrz, tutaj... Nie odchodzi ładnie od tego papieru. Mogłam pierw chyba i wrzucić później ten. Ale coś posmarowałam. Jak to mówią, Polak mądry po szkodzie, nie? Paluszki będę lizać. Przesunęło mi się trochę.
Dajesz radę, rolatko. Następnym razem robię to na mniejszej blasce. Strollowali mnie w przepisie, powiedzieli, weź dużą blachę. I tak nie wzięłam największej. Dobra, tu jakoś odchodzi. Patrzcie, no zwinęłam. Jest rolada. Jest. Nie, to będziemy szamać. Kurczę. Już był syf. Ale, ojej. Kurczę, ale wiecie co? Teraz w Polsce jakoś więcej jest takiego lepszego tego jedzenia, jakościowo. Skrytostura. Co ja muszę na jakąś tackę teraz, czy co? Nie, folią miałam owinąć. Teraz folią miałam owinąć spożywczą. I wrzucić do lodówy. Jutro jemy na śniadanko rolatkę. Zapraszam, streamek, nie wiem. Na Discordzie info jest, bo to wiecie. Jutro czy będę szła do sklepu? Dzisiaj było później, bo wstałam. Oj, coś mnie tak osiągnęłam. I wiecie, do sklepu poszłam. Do sklepu poszłam i to zeszło, bo byłam, oj, byłam w dwóch z tego, w spożywczakach, bo w jednym nie było świeżych brukselek, a ja nie chciałam dawać tych mrożonych, poszłam do drugiego i znikłam na półtora godziny. Zjadłbyś to, co polskie? Ale wiecie, no, nie chodzi o to, że polskie, bo tylko chodzi o jakość wytwarzania tego jedzenia. Wiesz, wszystko zależy. Mięsko zależy dużo od tego, czym karmią zwierzątko. Jeśli karmią jakimś śmieciowym jedzeniem, tak my, karmią na śmieciowym, jemy śmieciowe jedzonko, to później, no, to mięsko też jest śmieciowe, nie? W sumie. Nie smakuje tak fajnie. O, i rolatkę zawijamy teraz. Tak. Ciach. Muzyczka się skończyła. O. I teraz ciach. A ten łosio taki pyszny. Wiesz, jakiego ja łososika kupiłam? Zapłaciłam jak za zboże. Ale gdzie on jest? Ja zaraz ci pokażę, co ja to kupiłam. Łosoś jurajski. I co tu pisze? Hodowlany bez antybiotyków w jurajskiej wodzie geotermalnej. Czyli no, geotermalny. Jedyna hodowla na świecie prowadzona w czystej wodzie geotermalnej przed prawie 150 milionów lat. Ty, jedyna hodowla na świecie.
Łososie, łososie z Polski. Mentalność ludzi też się zmieniła. W latach 90. to była totalna masakra. Teraz w końcu się unormowała, przynajmniej ludzie, no, świadomi, no. Bo była taka mentalność taniej, taniej. No i zaczęli. Kiedyś jedzenie było ok, później zaczęli, żeby było coraz tańsze. A jak coraz tańsze, no to. No, na jakości traci, nie? Na jakości traci. Dobra, to my mamy. O! Ja mogę tu jakoś ostrość, żeby. O! Rolać, jaki długi. Dobra, roladek. Teraz będę musiała chyba tu gdzieś ostrość. I do lodówki. I bierzemy się, jest która? Zaraz będzie 15. Biorę się za obiadek. Nie, może wstawię do góry. Tutaj. A tu się zmieści? Nie, tam mi się nie zmieści. Dobra, niech to będzie. Dobra, czyli tak. Ja tu sprzątam. Idę sprawdzić, co jest z muzyką grane. To jest śmieci mieszane, to tu. Dobra. Czyli tak. Brokselki, kapucha. Kapucha musi być. Dynka Hokkaido. Grzybki cicha. Nie wiem, jak one są. Dobra. Tu musiałam kupić słodki sos chili. Bo nie miałam. Albo nie wiem, że mam. Dobra, to tak. Dobra, makaron ich taki będę robiła. Myślę, że wodę już mogę zagotować na makaronów, co? Zanim się ugotuje woda, wrzucę makaronik, to już mogę ten. Oni chcieli, żebym ile tego makaroniku dała ogólnie. Opakowanie makaronu mi... Tyle zrobię już. Proszę, żeby nie był taki długi. I garnek z wodą. Gotujemy makaronik. Dobra. Pokrywka nie potrzebna w sumie, do pokrywka. Wszystko w sumie pokroiłam. Dymkę pokroiłam. Czosnek. Czosnek obieramy i siekamy. Dobra, czosnku jeszcze nie ogarnęłam. A czosnku miałam chyba mieć dwa ząbki. To idę po czosnek. Dobra, dwa ząbki mi uciekły już. Będziemy robić azjatycką patelnię pełną smaków. I tak, jeśli wyjdzie mi
Wyjść, wyjść, ale jeśli będzie dobre, to przepis będzie na Discordzie. Bo jak nie, no to co ja będę wrzucać? Ja nie posiekam tego na drobne, nie? Nie dam rady. No nic, spróbujemy posiekać. Pamiętam, że mi że brat zawsze kroił tak cieniutko czosneczek i na chlebek. Zawsze miał problem, że chorował i mówi, muszę jeść czosnek, żebym tej zimy nie zachorował. Myślę, że jeszcze tak pokroję, bo to żeby było jeszcze mniejsze, co? Takie ogólnie posiadkujemy. Dobra, czosnek z tej strony, a z tej strony nie mieszali ta się. I tak. Mam radę? Ładnie posiadkować. Master Chef. Dobra. Czosnek posiadka. Teraz będziemy chyba już zabierali się do smażenia. Na dużej patelni połowę rozgrzewamy olej, wrzucamy bukselki i obsmażamy. Dobra. Jeszcze przetrę tu trochę moją patelnię. Zastanawiam się, jak wam ustawić kamerkę, żeby była najlepiej? Żebyście widzieli, co się dzieje. I co się tutaj dzieje, wyrabia. Ja bym mogła ją przenieść, tu ją postawić. Tu najlepiej jakby stała, nie? Tu. Tu by była gitarka. Tylko, że i mój... Ej, mój patyk jest krótki. O. I ktoś tu powinien teraz stać i trzymać. Tak by było. No, ten szpinak jest na kapelkę. Czekajcie, to na razie tu was zostawiam. A ja coś chyba spróbuję wykombinować. Czy ja dam radę coś wykombinować? Luna kombinuje, żebyście mieli ładny widok. Aha, ja wam pokazywałam, nie? Jakie fajne granaty. Super granaty. Zobaczymy, czy to będzie ok. No, patrzcie. Zobaczcie, jak fajnie. Może bliżej. Tylko żebym tu coś nie... Musiałam mieć chyba mniejszą deskę. I tu. I tak. Tam makaronik robię. A tu mamy o. I mam rozgrzać na patelce olej. Z dwie łyżki oleju. Piszą, że sezamowy. Ja tam zwykły. Nie mam sezamowego. Czyli damy tak. Jest raz. Z dwie łyżki. To gdzieś tyle. Na oko. Na oko.
Dobra. Ja mam sobie czas, sobie tu teraz wsiąść. Aj. I mamy podsmażyć teraz brukselki przez 5 minut. Brukselki były krojone na półki. Musi się tylko nagrzać nam. Dobra, tu sobie czacik postawię. Brukselki. Jak nam się tutaj zagotuje woda, to makaron wstaje. Makaronik. Makaronik gotujemy 500 minut. To prawie tyle samo, co brukselki mamy smażyć. Ustawiamy na 5 minut. Gdzie to mamy? Aj! Makaronik. Nie zmieścił. Nie zmieścił mi się, dobra. Brukselki. Makaronik mi się nie mieści. Panie makaronie. Tutaj, o. Dobra. Dobra, nastawiamy i smażymy nasze brukselki. Ja bym chciała łyżkę chyba, o, łyżkę do. Fajnie zbrązowieją, ej. Zmniejszymy trochę. Zmniejszymy, żeby nam nie kipiało. Chyba za dużo ogień, co? Jakie się cimne robię. Czemu miałam takie spieczone brukselki? Nie jadłam takich spieczonych brukselek. 5 minut. Dodajemy posiadkowaną kopustę i smażymy później jeszcze. I później smażymy jeszcze 10 minut. O! Czekaj. Chyba chcą, żeby były takie podsmażone. Jeszcze 3 minutki muszę brukselki podsmażać. I później kapustkę dodajemy. I razem smażymy. I później ściągamy. I później z kapustką jeszcze 10 minut.
Ty, strasznie brązowe się robią te brukselki. Dobra, daję kapuchę chyba. Kapusta trochę soki puści. Wszystko. I będziemy z kapustką teraz mazać 10 minut. Wydaje, że trochę oleju chyba brakuje, co? W sumie miałam dwie łyżki dać i tak gdzieś dałam, ale... Ale mi się, że trochę mało. Bo teraz się nam nie będzie smażyć, tylko tak parować. Choć nic nie ma oleju. Woda może trochę. Żeby się nam smażyło, bo bez oleju to nam się nie posmaży. Zaraz makaronik odsadzimy. Dobra, już kapustka nam się tu fajnie morzy. Odsadzamy makaronik. Damy makaronik. A ja zapomniałam. Dobra, jeszcze 7 minut gdzieś będziemy smażyć. Brukselki. O. Jak brukselki mogą tak ładnie pachnąć, co? O co to chodzi? O co to chodzi? Już się kapustka tak fajnie zmiękniała, zobaczcie, jaka zmorzyła się.
trzeba tu pomieszać, pomieszać. Jeszcze będziemy z 4 minutki tak podsmażać. Ja już chyba sobie poczytam, co w następnej kolejności. Tu mamy tak. Warzywa zdejmujemy później z patelki i tam sobie odkładamy. I będziemy na patelce smażyć dynię 8 minut. Pokrojone grzybki, dobra. Ja nie mam pokrojonych grzybków. Tu ja widzę na zdjęciu mają, a nie, to jest, nie, to są brukselki takie. A nie, ciemny kolor zmieniło, bo sos dodaliśmy sojowy, dodamy sojowy, to później nam zmieni taki kolor sobie. Okej. A wiesz co, może ci tak ładnie pachnie? Łosoś może, co? No. Może łosoś tak ładnie pachnie? Jurajskiego łososia ten kupiła. Od dinozauru? No! Jedyne takie na świecie, w Polsce. Ty się śmiej! Najdroższy łosoś jaki był. Ma 150 milionów lat. Tak, winko jakieś takie. Ten, jutro nam do pracy będziesz mógł sobie wziąć rolatkę z tym łososiem. Bo rolatka ma być w lodówce ile? Oni chcą, żeby później była. Kilka godzin. To w sumie na kolacyjkę będzie można dzisiaj spróbować, co? Oj, bo mi ucieka. Za 2 minutki. Wyciągamy. A kapustki niby było aż tak dużo, już nie ma tyle tej kapustki. Zmalała kapucha. Zaraz jakiś talerzyk będę musiała przygotować, do którego zgarnę. Dobra, do tego mogę zgarnąć. Dobra, już myślę, że możemy ściągnąć. Tak.
Teraz będziemy smażyć dynię Hokkaido. Nie, ja będę zaraz ten. Dzięki, że pilnujesz, ale ja już robię kolejne. Nie spalę chaty. Wrzucamy kolejne rzeczy. Teraz dyńkę. 8 minut. Dobra, dynka się tutaj nam podsmaża, a ja muszę jeszcze pokroić grzybki. Musiałam zareagować, bo miniaturce widziałam, że się... Patrz. Byśmy mieli szkolenie. Tu mam na fotelkę. Pogotowie mam. Pod ręką, na parapecie. Nie, to nie będzie krem z dyni. Ale ci chodzi o zupkę? Krem z dyni? Dobra, chyba trzeba poprzewracać dynki, co? Jak one wyglądają? Kurczę, one mi się nie chcą przewracać. Może czymś innym powinnam. Taką spatułką. O. A ja wyrzuciłam pestki dyni. A ty się prażysz jakoś pestki dyni, co? A zostało mi pół dyni Hokkaido jeszcze. Chyba chodziło im o mniejszą kosteczkę, ale cóż. Nie, to byś chyba nie, bo to trzeba wysuszyć. Pamiętam, że się chyba suszyło na grzejnikach. No to kilka dni. Więc to by była chyba ciężka sprawa, żeby tak, wiesz, na dziś, żeby mieć. Jak na przykład kupujesz dynkę i robisz sobie zupkę. Ale bym chyba ogarnęła, może zupkę zrobić? Tej pół dynki, co mi zostało? Zamrażalce mam rosołek. Taką dynkę z rosołkiem. To chyba pierwszy trzeba tak. Dynkę upiec w piekarniku na przykład. I ją zblendować, nie? Jeszcze 3 minutki podsmażamy. I tak, dodajemy pokrojone grzyby, dynkę, czosnek i makaron. Ja muszę, jak wrzucę tutaj ten, to muszę przygotować
do duszenia. A tutaj. Trzy kawałki. Chyba będzie mi tu pryskać, bo... Kretek brzydki. Lubię dynię pieczoną z piekarnika. To jaka przypieczona. Taki skarmalizowany wtedy cukier, co? Jeszcze półtora minutki i wrzucimy te paleczki. A w międzyczasie miałam zrobić sos. Czyli tak, potrzebuję do sosu pół szklanki sosu sojowego i sosu słodko-kwaśnego. Chili, tak? Słodkiego chili. Dobra, sos sojowy, pół szklanki. Idziemy zobaczyć. Czy ona już nasza wynika ładnie? O! To znaczy, że mam do dynki wrzucić grzybki. Znaczy, tak, dobrze mówię. One sporo wody mają. Mam nadzieję, że nie będzie mi zbytnio pryskać. I tak. A dynkę i czosnek jeszcze mam dodać. Dynkę i czosnek. I 3 minutki. Tak fajnie wygląda, kolorowo. I 3 minutki, tak ma się razem zaprzyjaźnić. I pół szklanki. Idziemy tu dalej.
Tak, tak myślałam. Jak piszą, ile czasu się robi, to bez krojenia, nie? Dobra, jeszcze minutkę. A ja już tu mój sosik mam. Znaczy, że tu już jest. 3 minutki razem się podsmażało. I teraz dodamy pod tą jelinkę. Na palenie wkładamy brukselkę i kapustę. Czyli z powrotem wkładamy tutaj nasze brukselka i kapustka. Tak. Sosem sojowym, chili i dusimy 5 minut. I będziemy dusić 10 minut. Tak, musimy położyć. Temperatura spadła. Ale w sumie chciałam to chyba pomieszać trochę, co? Powinniśmy trochę pomieszać. Bo tu w ogóle kapustki nie ma, a tam jest pełno kapustki. Musi być porówno. Czy jak mamy dusić 10 minut, to ja muszę to przykryć. I zmniejszymy gaz. Dobrze. Jesteśmy już prawie na końcu. Nie, 5 minut, nie 10. Lol, dobra. Dokładamy makaron, mieszamy cały, warto posypać parzonym sezamem. Czekaj jeszcze. Można dodać miodku do smaku. Dodamy miodku do smaku, co? Lubię miodek. Chwileczkę miodku.
kolorku nabiera. Spróbujemy, spróbuję. Dodajemy trochę jeszcze. Jeszcze minutkę się podusi. Dodam makaronik. Będzie można podawać. Pięć minut miało się podusić. Dodajemy makaronik. Łop! To jest ryżowy, trochę inny niż przebicie. No, zmodyfikowali trochę. Teraz muszę wymieszać. A w ogóle, czy ja dam radę to wymieszać? Ale niech się smaki trochę nam zaprzyjaźnią jeszcze. Z makaronikiem tutaj. Trochę połamałam ten ryż. Makaron. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z nakładaniem. Spaghetti. Ło. Co, już dosyć wymieszaliśmy? Chyba okej. Okay. O, wyparowało wszystko. Sosik. Dobra. Już nie grzejemy. Ale cieplusio, co? A widziałeś, jaką rolatkę zrobiłam? Nie pracujesz, tylko z tym oglądam w robocie. Na zdrówko. Ojej, brukselka mi uciekła. Makaronik.
No i jest 15:45, to nie staje w domku dopiero. O. Nakładamy na talerzyk. Taki to chyba z szczypcami powinnam, co? Damy radę. Trochę makaroniku. Jedzenie na 2 dni. No, 4 porcje. O. I jeszcze posypiemy sobie sezamikiem do tego. Trzeba spróbować. O, tam się patrzy ktoś na jedzonko. Smażona brukselka całkiem. A tego grzybka zjedzmy. Mateo, soski, siemka. Azjatycka patelka. Smaczy mi. Fajna. A zobaczmy, jak smakuje dynka nasza. Może być, wiesz? Dobra, ja idę sobie spokojnie teraz jeść. Dziękuję wszystkim za oglądanie. I widzimy się jutro. Jutro będziemy kosztować naszą rolatkę. Oj. Ach. Naszą rolatkę szpinakową. Na noc do lodówki, jutro będziemy kosztować. Dzięki, że byliście i trzymajcie się. Do jutra. Papatki.